Cześć, to Leonek 122. Dzisiaj ten vlog poświęcę takim ciekawym filmom, które dość często trafiają do internetu. W ogóle nie tylko do YouTube, ale w ogóle na portale takie jak wrzuta.pl, czy no różne zresztą portale, gdzie są zamieszczone filmy. Mowa o tak zwanych śmiesznych wypadkach. W szczególności w ogóle te, które są tak podpisywane przynajmniej. No to zaczynam. Większość użytkowników mówi, znaczy, przepraszam, podpisuje niektóre filmiki jako śmieszne. I jest tak, że niektóre śmieszne wypadki są rzeczywiście śmieszne. Na przykład jak ktoś wpadnie do wody, albo ktoś się poślizgnie na zjeżdżaniu czy coś, no to jest okej. To jest jeszcze zabawne. Ale są filmiki, które my przynajmniej my tego czasem nie zauważamy, nie? Ale są czasem też filmiki, miksy nawet filmików, mieszane są też śmieszne wypadki i są straszne wypadki, takie tragiczne, które się nie powinno mieszać jednych z drugimi. Dlaczego? Bo tak, bo zazwyczaj jest tak, że podpisują to ludzie jako śmieszne wypadki, że wszystkie są śmieszne, co nie? No a taka jest prawda, że w niektórych tych miksach niektóre wypadki nie są takie śmieszne, jak rzeczywiście jest napisane w tym filmiku, nie? No i w tagach zresztą też jest tak właśnie, że mamy na przykład filmik z śmiesznymi wypadkami, nie? A ktoś może napisać, że te wypadki są tragiczne, co nie? Nie tylko w tytule, ale może też i w tagach to napisać, no ale to już jest sprawa tagów, no. Można tu powiedzieć, że to jest takie nawiązanie do tego, do tych tagów. No, ale są też takie filmiki, które są, no powiedzmy, półśmieszne. Co by wam tutaj dać na przykład, no jak mówiłem z tą zjeżdżalnią, na przykład, nie, że niby śmiesznie wygląda, nie? No nie, że facet zjeżdża sobie, bo się poślizgnął, to bawi nas, bawi. A tutaj nagle, jak na przykład już skończy zjeżdżać ze zjeżdżalni, zjeżdża, a tu i wali głową w, na przykład powiedzmy na drugi koniec basenu na przykład, nie? No, a się zdarza nieraz, że jakieś tam wypadki niby wyglądają na śmieszne, a są naprawdę zabawne, że nie ma tu się z czego śmiać w ogóle, nie? I w ogóle, dlatego ja myślę, że podpisywanie wszystkich filmików jako śmieszne wypadki to jest naprawdę duży błąd. No. No i tak myślę sobie, że cóż, co niektórzy po prostu robią, to żeby po prostu zdobyć więcej widzów, w ogóle więcej wyświetleń, no nie? Żeby wszyscy śmiali się z wariatów, którzy są nagrywani i o mało co nie odbierają sobie życia. No cóż, taka prawda niestety. No i w ogóle myślę, że to jest po prostu to jest brak czułości na czyjąś krzywdę według mnie. W ogóle podpisywanie każdego filmiku jako śmieszny wypadek wcale nie jest takie fajne. No i w ogóle to jest wszystko to robione według mnie jest dla sławy, popularności i w ogóle tej internetowej oczywiście popularności, jeśli chodzi o te filmiki. No, ale cóż, niestety zdarzają się takie osoby, które jednak podpisują te wypadki wszystkie jako śmieszne, a wcale co niektóre nie są nawet zabawne. W niektórych nawet widać, że ktoś ginie. Na przykład, że widziałem filmik, że facet jechał samochodem, poślizgnął się, wpadł na trawnik i przejechał po chyba trzech osobach, nie? I co? I to jest śmieszne? No chyba raczej nie. No i w ogóle myślę tak sobie, że takie filmiki w ogóle, nie wiem, po pierwsze to jest wykorzystywanie według mnie jakby czyjegoś, nie wiem, czyichś materiałów, no to jest akurat kwestia tego całkiem inna, nie? Ale chodzi o to, że w ogóle wykorzystywanie takich filmików po to, by zdobyć popularność, albo nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. No cóż, niestety muszę to powiedzieć, ludzka głupota, niestety.
przykro mi. No cóż, taka niestety prawda. Prawda jak prawda, ale słuchajcie, naprawdę jakoś tak ja sobie myślę, że ja gdybym ja zrobił jakiś filmik przypadkiem, właśnie, tak jakbym ja zrobił filmik taki właśnie ze śmiesznym wypadkiem i podpisałbym jako tragiczny, czy nie? No i ten wypadek by nie był wcale tragiczny i po prostu by ludzie pomyśleli tak: ej, co to ma być? Przecież ten wypadek był śmieszny. Albo na przykład: co ty, kurde, oszukujesz mnie z tym tytułem? No to właśnie tak. Właśnie tak jest. I co niektórzy ludzie czasem czują się oszukani, że jak na przykład ja na przykład kiedyś znalazłem filmiki ze tragicznymi wypadkami, nie? A tam były śmieszne wypadki, no, w filmiku, z których można było się jeszcze pośmiać. No. No cóż, jak na razie myślę, no cóż, jeszcze powiem tylko jedno. Ludzie, proszę, nie róbcie tak. Jeśli coś jest śmieszne, to podpisujcie to jako śmieszne. A jeśli już robicie miksy śmiesznych i tragicznych wypadków, to tak to podpisujcie. Miks strasznych i takich tam różnych wypadków. Bo czasem zdarzają się filmiki ze strasznymi wypadkami. Jeśli nawet go wrzucimy w internet, to się nam zdarzy, oczywiście. I ten wypadek jest straszny. No cóż, to jednak nie podpisywanie go pod śmieszne wypadki, to jest po prostu coś dla mnie naprawdę, nie wiem, brak, nie wiem, kurczę, brak, no brak mózgu w ogóle, nie, że tak powiem. No, cóż, no to jak będzie, no cóż, no na tyle, bo ja nie mam już co mówić o tych śmiesznych wypadkach. I pamiętajcie, nie każdy wypadek jest śmieszny, więc proszę, jeśli będziecie nawet jeśli natkniecie się na takie filmiki, to powiedzcie, co na ten temat wymyślicie. Jeśli wasze spostrzeżenia będą podobne do moich, to mam nadzieję, że wam się ten filmik spodoba i też tak jak każde. I jeśli coś powiedziałam nie tak, bądź jeśli właśnie wasze spostrzeżenia będą podobne, to wyraźcie swoją opinię w komentarzach tutaj na dole. No a ja postaram się w następnym filmiku być może postaram się odpowiedzieć na wasze komentarze. I jak na razie to wszystko. Z tej strony mówił Lenek 122. Cześć, siema i narka.